No, ta relacja jest dosyć skomplikowana, bo Adam, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ma trochę inny obraz syna w pamięci. Jak teraz wraca po tych kilku latach nieobecności, to trochę jego postrzeganie syna zmienia się w zupełności. I dlatego, mimo że ta relacja ojcowsko-synowska jest mimo to silna, mimo tej rozłąki, to czasem ten trudny język jakoś między nimi też się znajduje. A co ich najbardziej dzieli po tej rozłące, tak jak powiedziałeś, co jest takim głównym motywem zapalnym? Mhm. Myślę, że Leon trochę ma żal do ojca za to, że go zostawił, że przez to, że jego mama zginęła, jak miał rok, to nie miał takich silnych wzorców do naśladowania i trochę jest zagubiony w tej całej rzeczywistości i właśnie przez to ma żal do ojca. No, jak to z dorastającymi dziećmi, nigdy nie jest łatwo. No, będziemy się starać nawiązać kontakt i porozumienie. No, syn jest dosyć podobny do mnie, więc te relacje będą pewnie trudniejsze. Chciałam powiedzieć, co niekoniecznie ułatwia pewnie. Tak, tak, tak. No i u Adama też jest ten problem, że Adam wraca po latach zza wielkiej wody i to też pewnie go zmieniło. Ja bym może też zapytała po prostu, jakim człowiekiem jest teraz Adam? No ja myślę, że mądrzejszym, bardziej doświadczonym, chociaż akurat jeżeli chodzi o relacje ze swoim synem, tej dojrzałości pewnie nie widać, ale bardzo się stara, bardzo.